Przyciąganie oburącz uchwytu wyciągu poziomego do brzucha. Jest to ćwiczenie wielostawowe, które buduje i kształtuje masę mięśniową najszerszych grzbietów. Prawidłowe wykonanie tego ćwiczenia, tak jak widzicie na filmie, polega na tym, aby z całej siły rozciągać mocno łopatki do przodu, a w chwili przyciągania ramion do brzucha mocno je skupiać z tyłu za sobą. Przyciąganie gryfu do brzucha w opadzie jest ćwiczeniem podstawowym na masę mięśniową mięśni najszerszych grzbietu. Sposób wykonania tego ćwiczenia, tak jak widzicie na filmie, to mocne wyciągnięcie łopatek razem z całym stawem barkowym do przodu, a następnie ściągnięcie z tyłu łopatek za sobą bez odwodzenia tułowia do tyłu. Jest to naprawdę jedno z najważniejszych ćwiczeń na mięśnie najszerszych grzbietu. Podstawowe ćwiczenie budujące i wzmacniające wszystkie mięśnie naszych pleców, a także mięśnie odcinka lędźwiowego, mięśnie pośladków. Jest to martwy ciąg ze sztangą. Sposób wykonania tego ćwiczenia, tak jak widzicie tutaj, to nieodkładanie bezwiednie gryfu na ziemię, mocne rozciągnięcie łopatek w chwili opuszczania ciężaru ku dołowi, a także maksymalne skupienie ich w pozycji wyprostowanej.